Cześć! Dzisiaj pokażę Wam ciekawą lutownicę, mogącą znaleźć zastosowania zarówno w domu, jak i w warsztacie czy miejscach, gdzie nie ma dostępu do zasilania. Testowałem już lutownicę z wbudowanym akumulatorem, ale wadą był małej pojemności akumulator, czy gazową, gdzie problemem mógł być wylot gorących spalin. Teoretycznie ta lutownica powinna rozwiązać te problemy. Czy tak będzie? Tą lutownicę dostajemy w komplecie z kabelkiem USB typu C. Można ją zasilać z różnych źródeł. Zasilacze do telefonów, powerbanki, akumulatory, ogniwa, ale też na przykład zasilacze do laptopów z wtyczką 5,5 x 2,5 mm. Albo zasilacz serwisowy. Zależy, czym w danej chwili dysponujemy. Groty to FM65 i można je dostać w wielu rodzajach. Są podobne do T12 i też się szybko nagrzewają, ale są krótsze. Zobaczcie, ile trwa nagrzewanie przy zasilaniu powerbankiem. Dzięki temu, że lutownica nie posiada wbudowanego akumulatora, jest lekka. Z grotem waży mniej niż 40 gramów. Sama kolba jest wygodna, posiada miękką gumową osłonę, dobrze i pewnie leży w dłoni. Sterowanie jest bardzo proste. Mamy do wyboru trzy temperatury: 300, 350 i 400 stopni Celsjusza. Można je szybko zmieniać przyciskami. Diody sygnalizują stan. W czasie nagrzewania migają, a po nagrzewaniu świecą światłem ciągłym. No to zobaczmy, jak to lutuje. Użyję zasilania z powerbanku. Na początek laptopowa płyta główna, tranzystor i kondensator. Lutownicę ustawiam na 400 stopni Celsjusza. Lutowanie przebiegło szybko, sprawnie, prawidłowo. A co z delikatnymi padami? Mam tu stary most. Ustawiam 400 stopni Celsjusza i próbuję oczyścić pady. Też wszystko przebiega prawidłowo. Żadnego nie urwałem, tasiemka się nie kleiła. To znaczy, że lutownica dostarczyła odpowiednio dużą ilość ciepła. To jeszcze duże kondensatory. Płyta z telewizora. Gruba, duże pola. Tu też bezproblemowo. Ta lutownica do elektroniki będzie się nadawała, a za chwilę sprawdzę, jak się nadaje do lutowania przewodu. Ale najpierw zobaczcie, jak wpływa napięcie zasilania i jaka jest pobierana moc. Użyję tu zasilacza serwisowego, a dla porównania 19 i 12 V. Zaczynam 19 V, jak w zasilaczu do laptopa. Nagrzewanie trwało około 15 sekund, a lutownica pobierała maksymalnie 55 W. Teraz 12 V. Tak jak w akumulatorze samochodowym czy moim urządzeniu rozruchowym. Nagrzewanie trwało około 25 sekund, a maksymalna pobierana moc to około 20 W. To trochę gorsze wyniki niż podaje sprzedawca, ale myślę, że i tak dobre jak na mobilną lutownicę. Teraz sprawdzę, jak się lutuje różne przewody. Na początek cienki przewód, jaki możemy znaleźć na przykład w samochodowych instalacjach. Szybko, sprawnie, połączenie prawidłowe i trwałe. Zobaczmy drut 1,5 mm².
Tu też nie było żadnych problemów. Wszystko ok. No to linka 2,5 mm kwadratowego. To też można lutować, tylko lepiej skręcić i dać więcej cyny. Ale sam proces i wydajność lutownicy jest wystarczająca do takiego lutowania. I to całkiem komfortowego lutowania. A cały czas używałem zasilania z powerbanku. Patrząc na zużycie energii, myślę, że ten powerbank 10 000 mAh przy napięciu ogniwa 3,7 V mógłby wystarczyć na 3 do 6 godzin lutowania, a może nawet więcej, w zależności od intensywności i temperatury zewnętrznej. A w razie potrzeby możemy przecież mieć drugi i trzeci powerbank przy sobie. Jedyne czego mi tu brakuje, to jakieś podstawka i etui. To by się bardzo przydało. Linki do lutownicy są w opisie. Będę tej lutownicy używał i pewnie jeszcze lepiej ją poznam. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach, a postaram się odpowiedzieć.